Dziś przekażemy, co o warunkach dla tworzenia wymuszonych przez pandemię sądzi kilkoro koszalińskich artystów plastyków. Będzie również relacja z przedostatniego tego lata koncertu głównego 54. Międzynarodowego Festiwalu Organowego. To był czas dla mnie bardzo korzystny, jeżeli chodzi o twórczość, o poświęcenie się swoim działaniom twórczym, ponieważ na co dzień przed tą pandemią właściwie nie miałam takiego czasu dla siebie. Czas musiałam dzielić na pracę zawodową, szkoła, wyższa uczelnia i dom, a w tej chwili od tych kilku miesięcy, no prawie pół roku, mogłam poświęcić się swoim inspiracjom twórczym. I muszę powiedzieć, że no powstały takie prace, które są na pewno optymistyczne. Dają nadzieję na to, że pomimo tych zawirowań, takich różnych wydarzeń, które nas przygniotły i których nie spodziewaliśmy się, mogłam jakby złapać oddech i w związku z tym, że byłam bliżej natury, mogłam również poszukać takich inspiracji, które są wokół mojego domu, wokół mnie na co dzień. A do tej pory przez wiele, wiele lat właściwie nie miałam okazji oglądać takiej prawdziwej wiosny, która dawała mi też i wytchnienie, i jakąś radość. A ten czas był poświęcony na to, żeby tą naturę chałubić, żeby zobaczyć, co się z nią dzieje od samych początków, właściwie kiedy było przedwiośnie, do teraz i do pełni lata. My artyści jesteśmy z góry skazani na to, że jesteśmy kreatywni, musimy coś robić, bo inaczej nie potrafimy. W związku z tym, czy to jest okres, jakikolwiek by to nie był okres, jakakolwiek by nie była sytuacja, to i tak po prostu tworzymy, bo inaczej nie potrafimy. Natomiast tutaj sytuacja zmieniła się wokół mnie. Ja często uważam, żeby zmieniać materiały, zmieniać miejsca, wychodzić z tej strefy komfortu i to było jedno z takich wyjść. Znalazłam się na czas pandemii z mamą u niej w domu, w związku z tym też zmieniły się jak gdyby materiały, którymi dysponowałam, przestrzeń, w której się znajdowałam i jednocześnie no, też emocje, energię, to było też takie spojrzenie w głąb siebie. Głównym problemem pandemii, który dopadł nie tylko fotografików, powiedzmy, ale i różnych artystów, to jest brak zleceń. I on się odbija dosyć znacznie. Oczywiście, że ja na przykład poświęciłem to na taki cleaning moich archiwów, który dał mi gigabajty wolnego miejsca na dyskach i to akurat było pozytywne. Oczywiście, że refleksja dopada nas wszystkich, bo mamy okres niespotykany w ogóle w historii, naszej przynajmniej. Ma to wszystko dwie strony medalu, bo ja akurat wróciłem z zagranicy, miałem moją kwarantannę w Warszawie. To był ten początek, powiedzmy kwietnia, gdzie wszyscy byliśmy jeszcze dość mocno spanikowani. Nie wiedzą, po prostu nie wiedzą. Teraz mamy dalej niewiedzę, chociaż jesteśmy mniej spanikowani. Różne działania, które sobie oczywiście prowadzę dalej, fotograficzne, spowodowały, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, gdyż od 1 września obejmuję fotografię w naszym pięknym Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie, którego byłem zresztą absolwentem. Wystawa Artyści w czasach pandemii prezentowana była przez kilka dni sierpnia w Bałtyckiej Galerii Sztuki w Centrum Kultury 105.
Salve Regina Mikołaja z Krakowa otworzyło 8 z 9 koncertów głównych 54. Międzynarodowego Festiwalu Organowego. Przy katedralnych organach zasiadł Marek Stefański. Drugą, nieorganową część koncertu wypełniły arie z kantat Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu mezzosopranistki Moniki Litwin-Dyngosz i zespołu kameralnego La Donna e Mobile. Partie solowe wykonały oboistka Dominika Kubiak i flecistka Małgorzata Kobylarz-Wasilewska. Dawna muzyka polska, mam tutaj na myśli wspaniałe dzieło, jakim jest tabulatura Jana z Lublina, zbiór kilkuset utworów pochodzących z całej Europy, powstały w połowie XVI wieku, jest bezcennym skarbem światowej kultury muzycznej. Mamy ten zbiór w Polsce, możemy się nim poszczycić. Tak więc dzieła organowe również twórców polskich, jak na przykład anonimowego kompozytora Mikołaja z Krakowa, należą do najstarszych zabytków dzieł organowych w Europie. Ja z wielką przyjemnością wykonuję muzykę polskiego renesansu, dawną polską muzykę organową i dogodne dla jej prezentacji warunki znalazłem również w katedrze w Koszalinie. Organy katedry w Koszalinie, choć nie są instrumentem porównywalnym w czasie ich powstania z dziełami, które powstały w XVI czy w początku XVII wieku, niemniej jednak dysponują wśród wielu walorów brzmieniowych również takimi, które umożliwiają prezentację tego rodzaju muzyki. Tak więc jest mi bardzo miło, że tę najstarszą polską muzykę organową mogę zaprezentować na początku mojego koncertu, a ogólnie rzecz ujmując, polska muzyka organowa tworzy ramy do mojego dzisiejszego recitalu, ponieważ zakończę fragmentem transkrypcji Litanii Ostrobramskiej Stanisława Moniuszki. To propozycja zdecydowanie przygotowana specjalnie na festiwal. Ona pojawiła się
Wydaje mi się, że to było około kwietnia, kiedy już sytuacja ta covidowa była przewidywalna i było wiadomo, że jednak z gośćmi zagranicznymi może być ciężko, ale że z Filharmonią Koszalińską współpracujemy, co jakiś czas udaje nam się wspólne projekty zorganizować, także udaje mi się być zaproszoną tak, przez dyrekcję Filharmonii. Stąd też dostałam telefon, czy zechciałabym tutaj przygotować repertuar bachowski. Każdy z nas początkowo przygotowywał samodzielnie, tak? Każdy ma nuty i jesteśmy muzykami, więc przygotowywaliśmy dziewczyny w Koszalinie, ja w Bydgoszczy. Niemniej jednak tu już zgrywałyśmy się na kilku próbach. Śpiewałam muzykę Bacha i nie jest to repertuar zupełnie mi obcy, ale kilka, że tak powiem, coś musiałam dorobić więcej, tak? To nie tylko, że te arie były specjalnie przygotowane tylko tutaj. Miałam w repertuarze również inny repertuar bachowski, inny repertuar barokowy, także te klimaty nie są mi obce. Są naprawdę piękne, bardzo melodyjne i warte na pewno posłuchania, tak? Nie są często wykonywane, dlatego też warto je odkryć.